Witam wszystkich. Wraz z trzema graczami z forum postanowiliśmy rozegrać rozgrywkę testową w zmodyfikowany system W39. Grę toczymy na mapach Mławy oraz Suwalszczyzny. W etapie rozpoznania wojsk niemieckich gracz niemiecki skierował lotnictwo rozpoznawcze na pozycję między Mławą a Chorzelą w celu rozpoznania pozycji wojsk polskich. Rozpoznanie lotnicze nie przyniosło spodziewanego efektu, i gracz niemiecki zaznaczy, że w takiej sytuacji jednostka rozpoznawcza z dywizji Kempf powinna udać się w ten rejon. Jednostce tej udało się rozpoznać dwie pozycje wojsk polskich. Tutaj też postanowiliśmy w przyszłych etapach zwiększyć skuteczność rozpoznania lotnictwa niemieckiego. Tak, sytuacja wygląda następująco. 61. Dywizja i jej 151. oraz 176. Pułk Piechoty wykonały nieudany atak na pozycje mławskie, co spowodowało to, że musiały się wycofać. 11. Dywizja wraz z dywizją pancerną Kempf kierują się na pozycję pod Chorzelą, gdzie 12. Dywizja Piechoty przy wsparciu lotnictwa zaatakowała rozpoznany 11. Pułk Ułanów, zmuszając go do odwrotu. 12. Dywizja nie wykonała pościgu, ponieważ tutaj mamy linię rozgraniczenia działania korpusów, więc pozostała na swoich pozycjach. Pierwsza Brygada Kawalerii zaatakowała pozycję Batalionu Obrony Narodowej Kurpie. Nie rozpoznali tej pozycji, natknęli się podczas ruchu na tą jednostkę, otrzymując modyfikatory ujemne, jednak udało im się zmusić batalion do odwrotu i jednostki te wykonały pościg. W tym etapie także gracz niemiecki wylosował kartę uchodźcy na drogach, co pozwoliło mu przy określonym prawdopodobieństwie rozłożyć 4 żetony zatoru na mapie. A więc tak, uchodźcy pojawili się w Mławie, w Przasnyszu, w Ciechanowie oraz w Makowie Mazowieckim. Zobaczymy, jak te żetony, jak to zdarzenie wpłynie na ruch jednostek polskich. Przed nami jeszcze faza rozpoznania wojsk polskich, faza ruchu wojsk polskich oraz faza ataku wojsk polskich. Jesteśmy po fazie strony polskiej. I tak, rzeczy, które się działy na odcinku Suwalszczyzny. 31. Dywizjon Rozpoznawczy rozpoznawał drogę na zachód od Suwałk. Natknął się na dwa umocnione oddziały Straży Granicznej i wycofał się w stronę swoich pozycji. 3. Pułk Szwoleżerów rozpoznał w fazie ruchu drogę na północny zachód od Suwałk i także wycofał się z powrotem do miejscowości. W międzyczasie transportem kolejowym przybyły dwa bataliony KOP-u, a bataliony KOP-u znajdujące się wcześniej w tym obszarze kierują się na zachód, by obsadzić to skrzyżowanie. 2. Pułk Ułanów wraz z artylerią zajął skrzyżowanie na zachód od Suwałk, a Straż Leśna zajęła widły dwóch strumieni, chroniąc dostępu od północnego zachodu do Augustowa. Kolumną transportową przetransportowano jeden batalion 1. Pułku Grodzieńskiego do Augustowa. Reszta batalionów zmierza, by obsadzić umocnienia na wschodzie. Wspierać te jednostki ma sztab Grupy Operacyjnej Grodno. Tutaj gracz polski starał się rozpoznać jednostki na zachód od Prostek oraz w Prostkach. Niestety lotnicy nie zauważyli jednostki granicznej w miejscowości. Skierował on pierwszy batalion 135. Pułku na zachód od Prostek. Drugi batalion miał podejść pod Prostki i sprawdzić, czy znajduje się jednostka w miejscowości. I właśnie się na nią natknął, utrzymuje swoje pozycje. Grajewo zostało zajęte przez 3. Batalion wraz z artylerią. Na wschodzie 1. Pułk Ułanów
z Augustowa, miał kierować się drogą na północny zachód od Rajgrodu i tutaj natknął się na jednostkę w lesie, miał obsadzić ten las, ale rozkaz był taki, że po napotkaniu jednostki ma się wycofać na południe, tak by jego skrzydła były chronione przez jeziora. Ubezpieczono w ten sposób 135 pułk piechoty. Dalej, 32 Dywizjon Rozpoznawczy miał rozpoznać drogę przez Szczuczyn do Białej. Nie napotykając jednostek, wycofał się w stronę swoich pozycji. W międzyczasie 9 Pułk Strzelców Konnych zajął miejscowość Białą. 5 i 10 Pułk Ułanów wraz ze wsparciem artylerii dostał rozkaz kierowania się na Pisz i ewentualnego ataku napotkanych na tej drodze jednostek. 133 i 134 Pułk Piechoty wraz z artylerią marszem forsownym kierują się w stronę Grajewa. No, przez to, że poruszały się marszem forsownym, jednostki te uległy dezorganizacji. Do Nowogrodu dotarły dwa bataliony 71 Pułku. 33 Pułk Piechoty wraz z trzema dywizjonami artylerii i przy wsparciu sztabu SGO Narew kieruje się na Muszyniec. Dostał rozkaz ataku tej miejscowości i jej zdobycia, ale że nie dotarł tam, więc zajął pozycję w lasach na wschód, ubezpieczając drogę na tyły jednostek polskich znajdujących się na Suwalszczyźnie. Tak, na południu wycofał się Batalion Obrody Narodowej Kurpie na pozycję 3 Batalionu 42 Pułku, a pozostałe dwa bataliony zajęły pozycję na jego prawym skrzydle. Do wsparcia jednostek została też przeznaczony jeden dywizjon artylerii. Pod Mławą i na wschód od niej 11 Pułk Ułanów po wycofaniu się zajął pozycję z 1 Pułkiem Szwoleżerów. 11 Dywizjon Pancerny w fazie rozpoznania dostał rozkaz rozpoznania tutaj tego obszaru, napotykając się na jednostki Dywizji Kempf. Udało mu się wycofać na pozycję. W okolicach Mławy polskie lotnictwo dokonało rozpoznania w tym obszarze, napotykając jednostki artylerii oraz piechoty niemieckiej. Pociąg pancerny Sosnkowski został skierowany do Działdowa, a 21 Pułk Piechoty wraz z Dywizjonem Artylerii 8 Dywizji Piechoty tam z trudnościami zatorami na drodze kieruje się w stronę Mławy.